Choć wiosna nas nie rozpieszczała, a lato z początku było pochmurne i deszczowe, tak lipiec jest słoneczny i gorący. W takie dni większość z nas wolałaby leżeć na plaży i wygrzewać się na słońcu. Czy i gdzie planują urlop i wakacje świdniczanie? Na Hel, czyli na Kaszuby. Tam mamy rodzinę i tam chętnie jeździmy. Nie mam czasu na urlop. Nad morze. Bo w zeszłym roku byliśmy w górach. Finansowo to słyszałam, że już teraz jest podobnie za granicą, ale no ale tu bliżej. W Świdnicy, w domu. Do taty, do Holandii. Lato w mieście, no na basenie. Niestety w domu. Albo straciłam pracę i siedzę na zasiłku. Byłam w Kołobrzegu mojej znajomej. Kołobrzeg jest taki, tam jest duża plaża i można tak wypoczywać. W tej chwili jestem na urlopie. Nie, wróciłam. Byłam tylko 3 dni, także niestety w tym roku tak króciutko. Niestety nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wolne, a tym bardziej na wyjazd. A gdyby tak można było wybrać sobie dowolne miejsce na odpoczynek? Jest wiele w Polsce pięknych miejsc, na których nie byłam, a chętnie bym pojechała. Ja jednak jestem tradycjonalistka i wolę nasz piękny kraj. Naszym marzeniem jest pojechać na wakacje do Hiszpanii. Ja bym chciała chyba do Chorwacji zobaczyć. Tam pogoda u nas się raczej rzadko zdarza mieć pogodę, prawda? Mogło być morze, mogły być góry. Gdzie ja bym pojechała? No gdzieś tam nad wodę. Czyli nad morze, może. Za granicą to się bym nie wybrała. Nie dałabym rady. Pomimo tak wielu ofert wycieczek zagranicznych w przystępnych cenach, większość z nas wybiera Polskę, nasze piękne morze, Mazury czy góry.